Dzień dobry Państwu. Aleksandra Markowska, Wydział Zarządzania i Ekonomii. Witamy naszego gościa na kolejnym spotkaniu z cyklu Za Kulisami Biznesu, pan Dariusz Antończyk. Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydziału Zarządzania i Ekonomii e, oraz Coventry University w Wielkiej Brytanii. E, tak jest. E, tak jest. Dzień, dzień, e, dobry, dzień, dzień dobry, dzień dobry wszystkim. Serdecznie witamy ponownie e, w murach uczelni. E, pan, e, pan Dariusz e, pracuje obecnie w jednostce certyfikacyjnej Lloyd's Register i opowie nam dzisiaj o jednostkach certyfikujących. Cer tak, opowiem. Zobaczymy o, czym, zobaczymy, o czym opowiem. Mam nadzieję tutaj na element też dyskusji, bo chętnie chętnie odpowiem na, na pytania uczestników i. Spersonalizujemy ten, to, to nasze spotkanie tak, aby, aby było no, interesujące dla e, dla jak największego grona z, ze studentów i, i tutaj z, z uczestników tego spotkania. E, no, skończyłem wydział, wydział zarządzania. E, ponad 10, chyba 11, 11 lat temu, no i zacząłem, zacząłem pracę w trzewie w firmie Iton. Udało, udało mi się uczestniczyć w takim programie, to się nazywało ten Leadership Development Program, dla osób, które realizowały różne projekty w obszarze jakości, bezpieczeństwa, ciągłego doskonalenia w trzech fabrykach Itona. Który jest producentem, dostawcą podzespołów motoryzacyjnych, między innymi dla Audi, Volkswagena i wielu, no wielu innych kluczowych, kluczowych graczy na rynku motoryzacyjnym. Tam pracowałem przez trzy lata, realizując różne projekty, też na południu Polski. Później. Pracowałem w takiej tej dość, dość mocno rosnącej firmie z centralą w Gdyni, AIC, gdzie też w obszarze jakości przede wszystkim, ale również, również w zakresie zarządzania produkcją i automatyzacji produkcji. Prowadziłem projekty i wtedy już zarządzałem rosnącym zespołem produkcyjnym. I po kilku latach zdecydowałem się przejść trochę z tej strony produkcyjnej, która mnie najbardziej interesowała, zawsze w kierunku takiej, takiej drogi bardziej doradczej. To i tutaj się moje, moje jakby oczekiwania, czy, czy moje, moja ścieżka się połączyła z firmą Lloyd's Register, która, która jest międzynarodową korporacją działającą w branży tak zwanej assurance, czyli słowa, które się nie tłumaczy za bardzo sprawnie za, za, za na, na język polski, ale nieco zajmujemy się wspieraniem firm w tych obszarach, które wymagają szczególnego, szczególnego zwrócenia uwagi na bezpieczeństwo takie procesowe, na bezpieczeństwo, na pewność, na, na to, że jakość. I bezpieczeństwo świadczonych usług, produkowanych wyrobów jest w pełni albo przekracza oczekiwania klientów. Początkowo będąc, będąc trenerem, realizowałem różnego rodzaju usługi szkoleniowe, a od dwóch ponad lat kieruję tym działem w Polsce i w krajach tutaj sąsiednich, czasem w krajach bałtyckich, Ukrainie. Czechach, Słowacji, częściowo w Skandynawii, mając swoją grupę trenerów, doradców, którzy realizują obecnie głównie zdalnie bardzo różne usługi doradztwa, szkoleń, konsultingu, audytów w zakresie właśnie systemów zarządzania, jakości ISO. I na temat tego bym chciał Państwu trochę powiedzieć, żeby, żeby trochę pokazać, co można w ogóle, co można robić, jak, jakie, jakie rzeczy firmy robią, ponieważ jako Lloyd's Register prawdopodobnie mała, czy inne nawet jednostki certyfikacyjne, prawdopodobnie mało osób, które nie siedzą bezpośrednio w tej branży, w ogóle nas, nas zna. Też jako student nie za bardzo miałem pojęcie w ogóle o tej części biznesu. Bo, bo się z tym, zwyk, zwykły człowiek się z, tym, z tymi tematami nie spotyka, ale, ale, myślę, że myślę, że tutaj możemy w różną, w różną stronę tę dyskusję, po, jakby pokierować. Mnie też interesuje tutaj od Państwa, z Państwa strony, co, co by było naj, najciekawsze, najciekawsze dla Państwa. Jako takie trzy, trzy opcje ABC, A ISO 9001 jako norma systemu zarządzania i inne normy, B jednostki certyfikacyjne i C kariera w jakości. E, I co, co w ogóle tutaj można robić, jak, te, jak te w tych firmach to wygląda. No to ja, ja bym chciał wam w takim razie powiedzieć e, e, o jednostkach certyfikacyjnych w pierwszej, w pierwszej kolejności, takich jak e, Lloyd's Register, e, ponieważ to jest, e, mm, to jest taki obszar, Biznesu, gdzie my, jako, jako właśnie Lloyds, inne firmy, które możecie też Państwo znać, to jest albo, albo słychać o nich, słyszeć o nich, to jest niemiecki TIF, angielski BSI, SGS, biuro Veritas, w Polsce Polski Rejestr Statków, czyli PRS. I to są wszystko firmy, które świadczą usługi audytowe, czyli przyjeżdżają do obecnie często zdalnie e, przyjeżdżają do, do naszych do, do firm produkcyjnych najczęściej, ale też tak samo usługowych czy, czy innych e, i dokonujemy, dokonujemy audytów, czyli sprawdzamy na ile, m, na ile to co m, norma wymaga, jest, jest, interes, jest zgodne z tym, jak firma pracuje tak mówiąc, mówiąc naj, najprościej. I najbardziej taką popularną normą, według której certyfikujemy, i, i, firm, i, i normą, według której jest 10 tysięcy certyfikacji już w Polsce na, na świecie już to idzie, to są, to są liczby już w milionach firm. To jest ISO 9001. ISO 9001 jest normą systemu zarządzania i pojawia się w niej. E, szereg wymagań, e, takich, w których e, można, e, w tak, według których my przyjeżdżamy, sprawdzić, czy firma e, spełnia, e, spełnia te wymagania i, e, i czy można jej przyznać, e, mówiąc wprost, certyfikat. E, jest to tylko jedna z norm, taka najbardziej ogólna. Która wymaga od firmy między innymi odpowiedniego zarządzania dostawcami, zarządzania reklamacjami, zarządzania swoimi zasobami ludzkimi, tym wszystkim, co jest kluczowe dla zapewnienia jakości. Bo celem, celem całej normy ISO 9001, tej najpopularniejszej normy, jest ciągłe dopasowywanie się do oczekiwań klientów, ciągłe, ciągłe spełnianie oczekiwań klientów i. Wręcz przekraczanie tych oczekiwań, czyli wszystko w firmie powinno być podporządkowane spełnianiu oczekiwań klienta, i w tą stronę trzeba najbardziej całą, całą naszą, naszą logikę myślenia kierować. Nie ma takiego czegoś jak firma, która jest idealna, i każda firma, która spełnia podstawowe wymagania jakości, powinna dążyć do. E, powinna, musi, musi dążyć do ciągłego doskonalenia tego, e, tego procesu. I norma, właśnie ISO 9001, w której e, wiele, wiele certyfikatów i szkoleń realizujemy, jest, jest połączona z tak zwanym cyklem PDTA. Nie wiem, czy Państwo mieliście już z, nią, z taką normą do czynienia, natomiast no, jest to norma takiego ciągłego doskonalenia, którą można sobie. Norma, taki bardziej typ ciągłego doskonalenia, podejście do ciągłego doskonalenia, w której robimy od planowania, jak plan, przez dół wykonanie, check, sprawdzenie i akt, czyli ponowne działanie i wrócenie na początek i znów doskonalenie. I my to, my to jako jednostki certyfikujące sprawdzamy. W ramach takich jednostek certyfikujących no jakość jest jednym z obszarów, które, które sprawdzamy. Inne bardzo istotne to są środowisko, czyli jak firma, o środowisko mówiąc wprost, jak wpływa na to środowisko naturalne i tutaj jest norma ISO 14000 i my weryfikujemy, czy te emisje, zanieczyszczenia, wypadki środowiskowe, czy one w jakikolwiek sposób Wpływają na otoczenie i, i czy firma stara się to ograniczyć. Kolejny, kolejny element to jest BHP, czyli bezpieczeństwo, i tutaj norma ISO 45 tysięcy nas, nas wspiera, i według niej sprawdzamy, czy w organizacji danej, do której, do której przyjeżdżamy na audyt, jest. E, mówiąc prost bezpiecznie, a, a tak naprawdę chodzi o to, czy firma zarządza odpowiednio swoim, e, swoją infrastrukturą, swoimi pracownikami, swoją, e, swoją całą przestrzenią, tak aby ta praca była bezpieczna dla, dla wszystkich. I tych norm jest, e, jest bardzo. To wszystko są normy dotyczące zarządzania, tak samo bezpieczeństwem żywności, tak samo bezpieczeństwem informacji. E, I po co w ogóle te firmy. Zgłaszają się do nas, zgłaszają się do, do takiej organizacji jak Lloyd's Register, aby potwierdzić przez zewnętrzną, niezależną, wiarygodną instytucję, że, że faktycznie spełniają dane wymagania jakościowe, bezpieczeństwa środowiska. Posiadanie certyfikatów nie jest obowiązkowe, natomiast jest oczekiwane w wielu, w wielu sytuacjach, przez wiele, przez wiele rynków, tak aby. Można było takiej przykładowo być dostawcą w odpowiedniej branży. Tak jak na przykład w branży motoryzacyjnej są odpowiednie standardy, według których nasi audytorzy jeżdżą i sprawdzają, jak wygląda, jak wygląda według danej normy praca w danej firmie i czy, czy jest ona zgodna z wymaganiami. Po takiej pozytywnej certyfikacji przyznawany jest certyfikat i firma ma wyższą pozycję na rynku, ponieważ posiada niezależną weryfikację, że spełnia odpowiednie wymagania. I taki jest cel tej normy. I te osoby, które, które jeżdżą na te audyty, to są tak zwani audytorzy wiodący, którzy prezentując jednostkę certyfikacyjną weryfikują. Ale dla Państwa też i tego, tego rozwoju takiego na studiach, czy wkrótce po, są bardzo istotna jest taka, taka rola audytorów wewnętrznych. O tym też warto, warto wiedzieć: jak firma działa, to potrzebuje wewnątrz siebie weryfikować to, jak, weryfikować jak, jak spełnia swój system zarządzania. I w każdej, w każdej firmie posiadającej certyfikaty, do których jeździmy, jest powołany zespół, audytor, zespół audytorów wewnętrznych czyli tych audytorów, którzy wewnętrznie sprawdzają całą swoją firmę. I to jest, to jest super, super sprawa, żeby takim na początku kariery, żeby takim audytorem zostać wewnętrznym. I to bardzo, bardzo Państwu polecam, żeby, żeby w tą stronę starać się jakby pokierować swoją, swoją karierę na początku, ponieważ audytor wewnętrzny w firmie to jest świetna sprawa, żeby poznać całą organizację. Na czym polega taka rola, rola audytora wewnętrznego, którym też, też przez jakiś czas w przeszłości byłem? To, jest, jeżeli pracujemy w dziale, przykładowo jakości, w dziale zakupów, czy, czy jakimkolwiek innym dziale, to co jakiś czas mamy obowiązek pójść do innego działu i według odpowiedniej listy albo według odpowiednich wymagań, które mamy, zweryfikować, czy oni tam pracują zgodnie z przyjętymi, przyjętymi założeniami, przyjętymi procedurami, instrukcjami. I to jest fantastyczny sposób, żeby poznać organizację, w której się pracuje. Szczególnie jeżeli to jest oczywiście firma, która nie liczy 20 30 osób, gdzie wszyscy się znają, ale jeżeli to jest organizacja, w której pracuje to i więcej osób, no to pracując, szczególnie na początku, w czasie studiów po studiach, nie mamy żadnej szansy poznać wszystkich. Wszystkich działów, wszystkich, wszystkich ludzi i, i wszystkich niuansów pracy w, różnych, w różnym obszarze. No ale jeżeli jesteśmy audytorem wewnętrznym, no to co jakiś czas mamy pół dnia, czasem jeden dzień, no, no, zwykle, zwykle to jest kilka godzin, które możemy poświęcić na wizytę w innym dziale, i w ogóle nauczenie się poprzez zadawanie pytań, jak oni, jak oni pracują, jak oni działają. Także dla osób, które, które rozpoczynają gdzieś swoją karierę, bardzo. Bardzo zachęcam do właśnie zostawania audytorami wewnętrznymi. Super sposób, żeby poznać organizację w różnych, w różnych pracach. No, no na początku wiadomo, jak się, jak się pracuje, przykładowo w, tak jak ja w, na samym początku w dziale LIN i ciągłego doskonalenia. No, nie do końca miałem pojęcie o tym, jak działają inne, inne działy i w ogóle jak wygląda praca, na czym polega praca w innych działach. Ponieważ firma, w której pracowałem, czyli ITON, na początku sam nasz oddział w trzewie liczył chyba z ponad, ponad tysiąc, tysiąc osób. Także że nie, ma, nie ma w normalnych sytuacjach szansy się tym wszystkim zapoznać. A, a rola audytora wewnętrznego jest, jest naprawdę, naprawdę istotna. I dla samego rozwoju, i dla, i dla osób, które chcą poznać jakby samą swoją, swoją organizację. No ale wracając do roli, do roli jednostek certyfikacyjnych. My naszym, naszym certyfikatem gwarantujemy to, że nie, nie gwarantujemy, my zaświadczamy, że firma spełnia odpowiednie wymagania. I to jest i to. Jest to jak pracuje tutaj tysiące, setki tysięcy osób nawet na całym świecie, a w całym Trójmieście. Mamy, mamy sporo firm, które tak jak, tak jak nasza działa i w których wiem, że pracuje przynajmniej kilku znam absolwentów Wydziału Zarządzania, którzy, którzy pracują w firmach w Trójmieście. Które i tutaj dużo jest, dużo jest możliwości e, pracy, ponieważ no, prócz tych audytorów, którzy, którzy jeżdżą i którzy e, posiadają już odpowiednie doświadczenie, bo żeby zostać takim audytorem certyfikacyjnym, e, czyli takim audytorem wiodącym, no, potrzebne jest tak przeciętnie minimum 5-10 lat e, faktycznego doświadczenia w, e, w danej branży, żeby, żeby audytować. Natomiast no, w jednostkach certyfikacyjnych pracuje całe. Całe sztaby ludzi, którzy za te audyty, za ich organizację, planowanie, administrowanie, sprzedaż i całe, całe zarządzanie organizacją pracują w Trójmieście, jako że jesteśmy miastem z dużymi tradycjami takimi morskimi i z przeszłością. No tutaj te, te organizacje, które mają dużą ilość certyfikacji na statkach, bo to jest taka trochę osobna, osobny, osobny nurt jednostek certyfikacyjnych, to jest, to jest certyfikacja statków. Tak jak, tak jak firma, w której pracuję, czyli Lloyd's Register, ale tak samo jak skandynawski DNV, francuski Bureau Veritas, polski PRS, te wszystkie firmy certyfikują, certyfikowały już od lat statki, a certyfikacja systemu zarządzania jest takim nowszym, nowszym, nowszą odnogą, bo to się zaczęło w latach 90. W, w ogóle na świecie, no i gdzieś więcej 10 lat później na dobre się rozkręciło w Polsce. We wszystkich tych, tych firmach jest, są, są sztaby, sztaby ludzi odpowiadających właśnie za całe. całe System zarządzania i całe, całe procedury, całe, całą obsługę. Więc warto się, jeżeli kogoś interesują właśnie te, te takie sprawy związane z, z jakością, z systemami zarządzania, warto się o, zobaczyć, jak to, jak to wygląda w Państwa perspektywie tego, czym można by się zajmować w przyszłości to to są, są zazwyczaj bardzo duże firmy, w których jest możliwość dalszego, dalszego rozwoju, ponieważ nawet nie w, jeżeli nie w Polsce, to za granicą obecnie ten cały, można powiedzieć, dzięki pandemii praca zdalna i praca w różnych obszarach, w różnych lokalizacjach nawet tak nam się, tak nam się ułatwiła, że... Wiele osób pracuje zupełnie w innym miejscu niż, niż na co dzień mieszka. I to jest, to jest taka duża korzyść dla, dla Państwa, jako osób wchodzących gdzieś są, gdzieś na, na rynek, na rynek pracy, to otwiera bardzo duże, duże możliwości, a praca w jednostkach certyfikacyjnych i praca naszych audytorów, to jest praca w terenie przede wszystkim, gdzie my jeździmy. Odwiedzamy, odwiedzamy firmy i audytorzy nasi są rozsiani po całej Polsce. A obecnie nie ma, nie ma żadnego problemu, jeżeli ktoś zdalnie łączy się z jakiegoś konkretnego, e, konkretnego miejsca i konkretnej, e, z konkretnym tematem. E, <laughs> Także to jest, to jest ta, ta rola e, jednostek certyfikacyjnych w e, systemach zarządzania i w ogóle w zapewnianiu nas, że e, nas jako klientów, że. Te firmy, od których kupujemy jako, jako e, uczestnicy rynku otwartego, e, są stabilnymi firmami, które, od których e, jakość, o których możemy wymagać jakości, że będziemy na odpowiednim poziomie e, obsłużeni jako, e, jako klienci. E, natomiast e, to jest tylko jeden taki z wycinków e, jakości, i, i, e, i tego, tego, czym czym jako taka jakość się w przemyśle zajmuje, ponieważ no systemy zarządzania to jest coś, co, czym z ramienia ISO się zajmuje, z ramienia Lloyd's Register się zajmuje w ostatnich, w ostatnich latach. Natomiast no wcześniej to były zupełnie inne, może powiedzieć zupełnie inne obszary związane z jakością. I można powiedzieć, że jestem takim, takim przykładem osoby, która po studiach zaczęła robić wprost to czego się czego się uczyła na, na wydziale, no bo, bo, bo i pracę magisterską pisałem z wydziału z zakresu jakości i doskonalenia w obszarze, w obszarze tutaj też związanym z linem, a później wprost zacząłem to praktykować w trzewie w firmie Eaton i to jak się, jak się potem trafi właśnie do takiej, do takiej firmy, okazuje się, że jakość to jest tak istotny element i tyle osób pracuje, ponieważ mamy z jednej strony, byłem też częściowo odpowiedzialny za jakość dostawców. I, i weryfikację komponentów, które do nas, do nas przychodzą, ale obok mnie siedział kolega odpowiedzialny za naszą jakość, czyli bezpośrednio kontaktował się z klientami na całym świecie, do których wysyłaliśmy do, do których wysyłaliśmy produkty. Tak samo był zespół osób odpowiedzialnych za bieżącą jakość produkcji i to, czy nasze produkty spełniają wymagania i czy spełniają. Oczekiwania i czy wszystko odbywa się w sposób stabilny, i co się dzieje z produktami, które, które do nas wracają jako reklamowane, i jak cały czas doskonalimy ten nasz system zarządzania i, i cały system, system produkcyjny. Także tych, tych obszarów jakości jest bardzo dużo i one wszystkie są podporządkowane tej normie ISO 9001. Ponieważ ta norma opisuje nam, jest takim uniwersalnym, powiedzmy, jakby to ująć uniwersalnym przewodnikiem po tym, jak jakość powinna być w firmie organizowana. No jeżeli mieli Państwo już okazję przeglądać czy przyjrzeć się normie ISO 9001, to jest to trudny temat. Jest to trudny temat, ponieważ no, norma jest napisana mniej więcej tak jak ustawa, czy, czy jak jakiś kodeks, czyta się to naprawdę ciężko, ponieważ jest bardzo duża ilość nagromadzonych informacji w jednym, w jednym miejscu, także bardzo polecam szkolenia w tym, w tym zakresie. Jak, będzie, jak będziecie Państwo mieli okazję, się później już w, w pracy szkolić w obszarze ISO 9001, to warto, warto się tego nauczyć. I to jest taka nauka, która będzie, będzie trwała latami, jeżeli ktoś się zdecyduje na karierę w obszarze jakości, ponieważ norma, w normie cały czas można wyczytać jakieś nowe informacje, jakoś inaczej no, coś zinterpretować, coś, coś lepiej zrozumieć i sobie, sobie pomóc. Jeżeli Mamy, mamy firmę produkcyjną, to ta jakość będzie zupełnie inaczej zorganizowana w porównaniu do tego, jakbyśmy mieli to w firmie usługowej, ponieważ no w firmie usługowej, tak jak na w firmie dostarczającej szkolenia, czy w firmie dostarczającej jakieś, jakieś roboty, pracę, pracę dostarczającą pracowników czy agencji pracy, to, to jakość też, też cały czas się pojawia, natomiast no jest ona. Inaczej jest organizowana. No i norma ISO 9001 jest napisana w taki sposób, aby pasowała do wszystkich, do wszystkich typów organizacji, czyli jest na, na bardzo wysokim stopniu ogólności. No i żeby zrozumieć, jak to, jak to wygląda w naszej konkretnej firmie, w której, w której jesteśmy, no trzeba dużo, dużo wyobraźni i dużo na początku tłumaczenia. Po co to wszystko jest i jak te procedury, które w naszej firmie obowiązują, instrukcje, jak one wpływają na, na jakość. Znam też, też kilka osób, które, które po, po, wydziale, po naszym Wydziale Zarządzania pełnią rolę tak zwanych pełnomocników systemów zarządzania. I to jest też kolejna, kolejna ciekawa, ciekawa opcja dla osób, które dobrze sobie radzą z dokumentami, takich osób, które są precyzyjne, uporządkowane. I mają, e, mają takie, taką do, dobrą umiejętność pisania, też tworzenia e, mądrych, mądrych instrukcji, mądrych procedur. E, ponieważ w większości firm, które, e, które posiadają właśnie systemy zarządzania, czyli, czyli też certyfikacje ISO, e, są osoby tak zwanych pełnomocników systemów zarządzania, czyli osób, które, e, które ten system aktualizują, które dbają o to, żeby wszyscy w firmie posiadali odpowiednie instrukcje, e, posiadali odpowiednie, Kompetencje, też związane z, z normą, i aby to wszystko, co w chaosie codziennej pracy się, się dzieje, aby, aby to miało jakiś taki usystematyzowany tryb. I taka, taka, no, taka osoba jakby blisko współpracuje z całą, z całą organizacją, no bo jakość, jakość przez ISO jest rozumiana w taki sposób, żeby to nie jest. Tylko dział jakości. Na przykład mamy, mamy firmę, w której mamy dział produkcji, dział logistyki, dział zakupów, dział, dział sprzedaży i dział jakości jako osobny, ale ta jakość musi być, musi być w DNA całej, całej organizacji. Wszyscy wszyscy muszą pracować zgodnie z wymaganiami jakościowymi. I to jest to jest najfajniejsze, jakby ten taka, taka, takie w, włączenie jakości w całą. W tą organizację, którą, którą, w której pracujemy, i w ten sposób można spełniać wymagania klientów. Nie tylko w taki sposób, że dział jakości coś tam robi po swojemu, tak, ale a resztę, reszta osób pracuje już niezgodnie z jakością, a my tylko jako jakościowcy kontrolujemy. Także to jest, to jest taki istotny istotnego tą ta droga, w której w która jakość nie jest już tylko kontrolą, czyli bo w taki też, też jakby jak, jak sobie Państwo możecie poczytać w przeszłości, jakość po, polegała głównie na tym, że było coś produkowane, dostarczane, kolejne etapy, i na końcu, ostatnim etapem takiego procesu, była kontrola jakości, i ktoś sprawdzał, czy. Przykładowo wiertarka, którą, z, którą stworzyliśmy na naszej linii produkcyjnej, jest, jest dobra czy nie. Jeżeli dobra, to pakowanie i wysyłka, jak zła, to śmietnik albo naprawa. A współczesna jakość polega na tym, aby, aby tą, tą jakość wszczepić w każdy element naszego procesu. I to jest, to jest to, co my też sprawdzamy w firmach jako jednostki certyfikacyjne, czy to jest tylko taka jakość. W firmach panujących, że odrzucane są, tak jak w cudzysłowie, zgniłe jabłka? Czy ta jakość jest w całym procesie produkcyjnym i wszyscy wiedzą, jak jak taką jak, jak zapewniać tą jakość? Czyli naj, najprościej mówiąc, naj, najbardziej to widać tam, gdzie są linie produkcyjne i czy ci operatorzy, którzy pracują, których szkolimy z elementów jakościowych, czy oni rozumieją, że jeżeli. Spawają element A z elementem B i pospawają to trochę źle, ale ich zdaniem nie najgorzej, to jak przepuszczą to dalej, to w efekcie może to spowodować, że samochód przykładowo będzie mniej wytrzymały, taki i może to spowodować e, e, uszczerbek na zdrowiu przyszłego klienta, albo już nie mówiąc o, o, gorszych, o gorszych sytuacjach. Także tą, tą jakość. Od 10 lat wbijam praktycznie bez przerwy do, do głów osób, z którymi których szkolę, które, z którymi współpracuję i o jakość, w którą, którą, którą dbam. Obecnie z, właśnie ze strony szkoleń, ponieważ my jako Lloyd's Register prócz tego, że audytujemy, czyli sprawdzamy, jak firmy spełniają wymagania, no to tak samo szkolimy. No i szkolimy setki, tysiące e, tysiące osób na, na szkoleniach e, systemów zarządzania. E, ISO i, i innych, bo tych, tych systemów zarządzania, w zależności do jakiej branży państwo w, przyszło, w przyszłości e, trafią, jest, e, jest, bardzo dużo, bo to czy to jest motoryzacyjna, lotnicza, medyczna, spożywcza, e, to wszystko we wszystkich tych e, e, obszarach są odpowiednie normy. I my, my to weryfikujemy. Natomiast to, co jeszcze można, można powiedzieć jest. jest warte, warte jakby zrozumienia, to, o czym cały czas mówię, to jest taka jakość procesów, czyli jakość tego, jak, jak to jest wszystko w firmie zorganizowane. I, i to jest, czym ta nasza nasza, firma, nasza moja firma, w której pracuje się, się zajmuje. Ale mamy jeszcze drugą taką nogę, na której stoi stoi jakość i taka jakość certyfikacyjna to jest certyfikacja produktów, ponieważ no, takie produkty jak na przykład zabawki, najpopularniejszy tak przykład, czy, czy jakieś, no zostałem już przy tych przy zabawkach, tych czy wyroby medyczne, o to też jest też jest element, gdzie te wyroby muszą być dokładnie sprawdzone, są przez naszych przez inne firmy działające w branży właśnie tej tego zewnętrznego zapewnienia jakości certyfikowane, czyli są specjalne laboratoria, do których wysyłane są produkty, tak jak najprościej, najprościej w na tym przykładzie zabawek, które są zweryfikowane, czy dana zabawka jest bezpieczna, czy spełnia odpowiednie wymagania odpowiednich norm, ponieważ tych tych norm, które są trudne do czytania i z których trudno się korzysta, one nam porządkują cały świat. Jakby sobie wyobrazić taki, taki świat bez, bez norm, no to byśmy mieli takie ulice bez, na, w, miejscu, w, w ruchliwym mieście bez żadnych znaków ani bez żadnych zasad zasad ruchu. No, wiadomo, że światła, światła i znaki nam często przeszkadzają na drodze, ale bez nich. Nie, nie mamy w ogóle żadnej, żadnej, sensy, żadnej, możliwości uporządkować całego całego systemu, w którym pracujemy. Więc te normy i z normami państwo praktycznie niezależnie od tego co będziecie robili po, po studiach, z normami będziecie mieć do czynienia, bo to czy, czy ktoś będzie pracował w fabryce, czy, w jakim, czy otworzy swoją działalność i, i będzie też tam miał normy otwierając swoją swój bar, najprostszy wpada się w normę HACAP, czyli bezpieczeństwa żywności, o którą, o którą musimy dbać i gdzie Sanepid może nas sprawdzić. to Wszędzie ta jakość albo z perspektywy całego jakby procesu i tego jak, jak proces wygląda, Produkcyjny jest, jest obecny albo z perspektywy tej certyfikacji produktów, które, które będziemy dostarczać na, na rynek. I to są takie te zewnętrzne zewnętrzne systemy, zewnętrzne jakby wsparcie firm, takich jak, takich jak moja, która, która działa tutaj w Trójmieście jako siedziba. Natomiast no, mamy. Osoby, osoby, które nasze, naszych weryfikatorów, audytorów mamy rozsianych po całej Polsce. Też, jakby z perspektywy przyszłości, jak kogoś ktoś poczuje, że takie zostanie audytorem, to jest, to jest coś, co jest tym, co chce robić w życiu, czyli jeździć. To jest fascynująca praca, jeżdżenie do, do firm, weryfikowanie jak, jak one działają, poznać można w ten sposób no, fantastyczny proces produkcyjne, fantastycznych ludzi. Natomiast jest to praca wymagająca, bo dużo się jeździ. No i trzeba na początku mieć kilka, przynajmniej lat doświadczenia w danej branży, żeby takim, takim audytorem zostać. Także to jest gdzieś, gdzieś w perspektywie takiego dalszego kroku w karierze, o którym można, można sobie myśleć. i i do którego można, można dążyć, jeżeli ktoś się poczuwa się do takiego bycia, bycia mobilnym. A warto zacząć od audytowania wewnętrznego i, i wówczas można, można nie dość, że twoją firmę lepiej poznać, to lepiej dużo się nauczyć. A kolejnym jeszcze teraz elementem tego jest audytowanie dostawców. No, to jest i to jest kolejna, kolejna super, super opcja, jeżeli szczególnie nasza firma ma dostawców w różnych krajach. Można kawał świata, miejmy nadzieję, już po pandemii będzie to dużo bardziej możliwe, można kawał świata zwiedzić i zobaczyć, odwiedzając dostawców, którzy, którzy dostarczają do nas do nas te komponenty, czy którzy świadczą dla nas jakieś usługi dla, dla naszej firmy. I w ten sposób bardzo, bardzo fajnie spędzić w ogóle czas, no bo taką, taką wizytę audytorską, która, która trwa 1, 2, 3 dni w danym zakładzie, z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że można zawsze po, połączyć z jakimś zwiedzaniem, jakimś odwiedzeniem fajnego, fajnego miejsca, połączeniem tego z weekendem w danym, w danym mieście i nie dość, że skorzystać z, z tego, że, że możemy odwiedzać naszych dostawców i, nad, i, i od nich i ich weryfikować jako, jako, jako ekspert od naszego produktu. To jeszcze możemy. Możemy, jakby to powiedzieć, no, spędzić, spędzić trochę, trochę, trochę rozrywkowo czas. To są takie, to, co, to, co, to o, czym, o czym mówiłem, to są takie elementy z jakości i tej, gdzie, gdzie jednostki certyfikacyjne i szkoleniowe działają oraz to, co ludzie, ludzie po studiach takich jak, jak na, na naszym Wydziale Zarządzania, to co wiem, że sporo osób e, praktykuje. E, mamy, jeszcze, mamy jeszcze chwilę czasu. E, jeżeli ktoś e, ma jeszcze, już widzę jakieś jedno pytanie, zaraz zobaczę, e, ma jakieś pytania, to zapraszam bardzo serdecznie. Zapraszamy do zadawania pytań, czy to na czacie, czy, czy na żywo. Można włączyć mhm. mikrofon i, i mhm. zadać pytanie panu Dariuszowi? Jak najbardziej zapraszam. Eee, przepraszam od Pani Patrycji. Mam takie pytanie i są inne certyfikaty jakości. Kojarzy mi się z, głównie z firmami produkcyjnymi czy logistycznymi. Czy istnieją jakieś regulacje dotyczące jakości danych, struktur danych np. w chmurze czy hurtowniach danych np. w branży IT? Eee, Panie Patryciu, to wygląda w ten sposób, że jest, jest norma, e, która się nazywa ISO 20, która ma numer ISO 27001, i to jest norma e, bezpieczeństwa informacji. E, I wiele firm, które e, działają w, właśnie w chmurze, czy działają w jakiś sposób e, w branży IT, e, posiada, e, posiada właśnie taką certyfikację względem ISO tego bezpieczeństwa informacji, czyli e, ISO 27000. E, i to jest ten, ten obszar systemów zarządzania. Natomiast osobną kwestią są już różnego rodzaju normy branżowe, i jeżeli są, są tutaj jakieś rozwiązania, jakby firma pracuje w branży IT i jest konkretnie powiązana z pracą w chmurach, to jestem przekonany, że są jakieś standardy. Nie, nie znam ich oczywiście, bo, bo sam, sam, w tym, sam w tym nie pracuję. To są wewnętrzne standardy w danym, w danym obszarze i zazwyczaj takie standardy są obowiązkowe do spełnienia, i często nie są one weryfikowane z zewnątrz, ale. Ale trzeba, trzeba ich spełniać, bo jeżeli ich nie spełniamy, to po prostu klient nasz nie będzie, potencjalny klient danej firmy nie będzie, nie będzie mógł od niej nic kupić, bo będzie narażony na, na reklamacje później od swoich klientów. Także jeżeli chodzi o ISO, to zgadza się, że najbardziej dotyczy to firm produkcyjnych, logistycznych, też coraz częściej usługowych. E, tudzież, tudzież pośredniczących w tym, w tym łańcuchu, ale, mm, ale to bezpieczeństwo informacji e, jest, jest tym, co, co w tych, e, jakby w firmach IT, ma jak najbardziej e, znaczenie. Ja tu jeszcze pojawiły się dwa pytania od pani Patrycji poniżej. Ciekawi mnie, czy to audyt wiodący, czy audyt wiodący wiąże się bezpośrednio ze zmianami raportowania w firmie, czy audytor współpracuje z działami kontrolingu, analiz. Czy wiąże się bezpośrednio ze zmianami? Czy znaczy to jest tak? Są, są powiedzmy, dwa typy, tak najbardziej klasycznie patrząc, są dwa typy audytów. Audyt wewnętrzny, czyli taki, który realizuje pracownik danej firmy. I, nie są, I to jest ten audyt właśnie, który każdy po przeszkoleniu odpowiednim może w firmie realizować. I efektem takiego audytu jest raport, w którym jest zaznaczone, są wskazane zgodności i niezgodności. I wówczas. Taki raport jest przedstawiany do pełnomocnika, a później do, 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 zarządu, do, do zarządu. Osobną kwestią są audyty finansowe. Audyty finansowe, jak sobie, takie, które są realizowane w, stricte w działach, właśnie kontrolingu czy w dziale księgowości. To jest e, branża, w której działają takie firmy jak Ernst Young, e, zewnętrzne audyty. No bo wewnętrzne to oczywiście e, pewni kontrolerzy finansowi wewnątrz mogą sobie, sobie, sobie te audyty robić, ale same audyty finansowe, takie zewnętrzne. E, no tutaj mamy KPMG, tak zwane Big, Big Four, e, takich, takich firm, jak i, jak i mniejszych firm działających tutaj na naszym rynku, i to jest osobna, osobna branża e, i osobny, powiedzmy, zakres, e, zakres prac. Do wykonania, bo oni się nie skupiają na jakości, On jest, oni stricte audytują finansowe wyniki, finansowe zarządzanie organizacją. E, więc my, jako audytorzy wewnętrzni e, jakościowi, mamy mało do czynienia z e, działami controllingu, analiz, e, chyba że to są jakieś takie działy analiz no, produkcyjnych, tak? no to, to, to oczywiście, ale, ale z takimi działami finansowymi nie mamy tak dużo do czynienia, e, bo z perspektywy jakości my się nie możemy Koncentrować się głównie jak na, na kosztach, bo oczywistym jest, że, że jakość kosztuje i nie my, jako jakościowcy, jesteśmy odpowiedzialni za podjęcie ostatecznej decyzji, czy daną, dane rozwiązanie powiedzmy w, firmie, w firmie wdrażać. Od tego jest zawsze najwyższe, zazwyczaj najwyższe kierownictwo, ale my, my oczywiście z perspektywy jakości zawsze chcemy, żeby, żeby naszą firmę doskonalić, żeby te wyroby były jak, naj, jak najlepsze. No i mamy to i to są ci audytorzy wewnętrzni i druga e, grupa to są audytorzy zewnętrzni, e, czyli ci, którzy przyjeżdżają do naszej, e, do naszej firmy e, i oni audytują, audytują tak jak mówiłem już całą, całą organizację, ale też nie z naciskiem na finanse, tylko z naciskiem na, na jakość. E, na ile weryfikacja w jakości powinna być elastyczna, dostosowana do charakterystyki danego przedsiębiorstwa. E, to jest bardzo, bardzo ciekawy temat w kwestii właśnie jakości, bo jako osoby audytujące musimy zachować równowagę między elastycznością a i w ogóle jako jakościowcy między elastycznością a przestrzeganiem normy, przestrzeganiem procedur, przestrzeganiem wymagań, bo wymagania są zawsze są jakby te same mogą być przykładowo dla, dla, dla każdej firmy w, w danej branży, nie obojętnie czy to jest mała firma, czy wielka, wielka firma, więc ta elastyczność nie jest nie jest rekomendowana zbyt, zbyt bardzo, ponieważ norma przykładowo ISO 9001 daje już swoją, swoją dozę elastyczności, nie musimy mieć w firmie Procedur na wszystko, ale musimy mieć, musimy mieć odpowiednie, odpowiednie zapisy, przykładowo prowadzone i dowody na to, że to, co wysyłaliśmy do klientów, jest, jest zgodne. Więc trzeba, trzeba się skupić przede wszystkim na konkretnych wymaganiach, no i nie można jako jakościowiec myśleć sobie, że ta firma została dopiero co zbudowana. Nie mają jeszcze tutaj y, odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, więc może y, ta jakość może być niższa. No nie, to, 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 nie, to nie o to chodzi. Jakość jest y, zero jedynkowa, jest OK, albo nie OK. I y, y, elastyczni audytorzy. Elastyczność nie jest główną, główną cechą, którą, którą powinien wyposażyć się audytor. Zdecydowanie bardziej są to takie cechy jak dobra, dobra umiejętność komunikacji, umiejętność bycia asertywnym, umiejętność stanowczość. To, jest, to są te cechy, nie niekoniecznie elastyczność. Jakie szkolenia, jakie studia podyplomowe polecałby Pan studentom, czy też nie, nie przyszłym absolwentom, jaką ścieżkę kariery? Mm -hmm. No jasne, to, to jest, to jest bardzo, bardzo ciekawe, bo możemy, jeżeli idziemy w tą stronę jakościową to mamy bardzo dużo fajnych, e, fajnych rozwiązań szkoleniowych, które mogą nas e, wesprzeć. Z, jed, z jednej strony e, można iść w stronę e, takiego bardziej e, tak zwanego e, Linu, Lean Manufacturing i tutaj mamy bardzo dużą ilość e, firm szkoleniowych, e, doradczych. Poczynają, w których możemy się się wyszkolić, właśnie z takiego doskonalenia, czyli tego, co, co jakość nam, nam oferuje, czy, czy będziemy chcieli to realizować na przykład w postaci studiów podyplomowych, czy, czy różnego rodzaju szkoleń. To jest już jakby każdy sobie indywidualnie może. E, może to Można też bardzo dużo się nauczyć z e, internetu, e, jeżeli ktoś umie, umie się uczyć z, z słowa takiego z, e, z filmików, z, z czytania, e, to mamy tutaj e, przykładowo taką, ta, taka ścieżka wjedzie y, y, przez szkolenia z zakresu narzędzi, e, lin i tutaj mamy kaizen, mamy, e, mamy 5S, mamy to, to wszystko, continuous improvement, te, te tematy. Z drugiej strony bardziej takie statystyczne podejście e, będzie tak tak zwaną ścieżkami e, takich pasów, czyli Yellow Belt, Green Belt, Black Belt. E, I to są, to są takie szkolenia, trochę już bardziej zaawansowane, które, no, znaczy, Yellow Belt to jest, jest, jest jeszcze prostym, krótkim szkoleniem, ale, ale Green Belt już trochę, trochę dłuższym i związanym ze statystyką i z tak zwanym Six Stigma. Czyli tym doskonaleniem, doskonaleniem takim, w którym cały czas dążymy, żeby tych naszych niezgodności w firmie było, było jak najmniej. To są, to są ciekawe tematy szkoleń. Mnie to bardzo interesowało po studiach. Samo ISO i systemy zarządzania mnie osobiście po studiach jeszcze tak nie interesowały. Nie wiedziałem do końca, z czym to się, z czym to się je. No to, no, też nie miałem, nie miałem takiej, takiego, takiego jakby profilu w swojej, na początku swojej, swojej pracy. Ale z drugiej strony, jeżeli e, ktoś już e, ma taką możliwość, to zdecydowanie zachęcam do szkoleń z e, szkoleń czy, czy z e, studiów też może z tym związanych, jak ktoś ma jakąś możliwość e, w obszarze jakości jako ISO 9001 i audytor wewnętrzny. E, audytor wewnętrzny, co da, która daje nam m, tą przepustkę do audytowania w firmie do odwiedzania, tak jak, tak jak mówiłem, w czasie, w, czasie, w czasie spotkania, do odwiedzania innych działów, a później można też uzyskać kurs, uczestniczyć w kursie audytora wiodącego. To jest taki wyższy, wyższy poziom, takie pięciodniowe szkolenie, które najczęściej ono trwa pięć dni, po którym jest się już w pełni kompetentny nie tylko do realizowania swoich audytów. Ale też i bycia, bycia audytorem, ale też do audytowania poza, poza swoją firmą, do, do przygotowywania, do kierowania zespołem audytorów. To są, to są bardzo ciekawe, bardzo ciekawe ścieżki, które, które można, można wybrać. Także jakość jest o tyle, o tyle fajnym, fajnym tematem, że tych możliwości szkoleniowych mamy mamy bardzo dużo i bardzo bardzo fajnie, że znaczy i ich mamy, mamy coraz więcej, szczególnie jeżeli ktoś jest bez, nie ma problemu z językiem angielskim, no bo dużo, dużo, szkoleń można też online, czy materiałów w języku angielskim uzyskać. Także to jest no język jakości to jest język angielski. Nie ma, nie ma co ukrywać, że, że wszystkie książki i materiały będziemy mieli w języku polskim, jednak angielski jest tutaj mega, mega istotny. Pojawiło się kolejne pytanie na czacie. W jaki sposób określić wskaźniki jakości w organizacji? O, to jest te wskaźniki, wskaźniki jakości, w ogóle te wskaźniki z tym, z tym powiązane, czyli tak zwane KPI -e, e, e, z, z angielskiego. No, jeżeli mamy nasz, w naszej firmie jakieś wymiary w działający już system jakości, to te wskaźniki jakościowe na pewno muszą być i te wskaźniki są inne w, każdym, e, w każdej firmie i inne w każdej, w każdym nawet oddziale często i nawet czasem w różnych działach to inne. Ale to, co łączy, i powinno łączyć wszystkie wszystkie jakby organizacje, no to na pewno to będzie satysfakcja klienta. Musimy koniecznie weryfikować, czy nasz klient jest z naszej, z naszych usług, z naszych produktów zadowolony. Więc ten procent spełnienia i tutaj już jakby całe narzędzia statystyczne, analityczne wchodzą nam w grę, jak, jak to chcemy robić. Natomiast no, konieczne jest bycie świadomym, co klient myśli o, naszej, o naszych produktach. Istotne jest liczenie i świadomość reklamacji i to tych zarówno, które spływają do nas. I tutaj też, też ciekawostka, w Polsce mamy bardzo niski poziom reklamacji. Jako, jako w kraju, jak porównamy się do Europy Zachodniej. My w Polsce bardzo mało reklamujemy i mamy, jakby powiedzieć, przyzwalamy sobie na niską jakość. Jako nie oczywiście niepersonalnie, nie, nie ale jako, jako kraj i z wieloma firmami się z, z którymi rozmawiam spotykam, że często do reklamacji do nich wpływają nawet jeżeli tylko odsetek swoich części, części sprzedają gdzieś za granicę, że z tej zagranicy do klientów takich indywidualnych klientów, jak my, jak coś kupujemy w sklepach, że te ten poziom reklamacji jest w Polsce dość, dość niski, więc to My też to kształtujemy jakby jako, jako konsumenci, jak ta jakość będzie w naszym kraju wyglądała, i firmy mają obowiązek i, i konieczność mierzyć to, to nasze zadowolenie, to nasze, te nasze wskaźniki jakościowe, właśnie rozumiane jako ilość reklamacji, tych zewnętrznych, ale i wewnętrznych, ponieważ no, jako, jako firma możemy też mieć i powinniśmy badać reklamacje wewnętrzne, ile sztuk odrzuciliśmy, jaka jest ich wartość, bo to trzeba też potem przeliczyć na, na pieniądze, bo. I czymś innym jest odrzucenie wadliwej śrubki, a czymś innym jest odrzu odrzucenie wadliwej skrzyni biegów w, w firmie. Także trzeba nauczyć się w firmie przeliczać jakość na pieniądze. Bo, bo to, jest, to jest metoda, w jaką jakościowiec może się dogadać z prezesem organizacji. Bo jeżeli pokażemy, to też z własnego doświadczenia, jak pokazujemy prezesom, dyrektorom, może było uszkodzonych 6 elementów na 10 tysięcy wyprodukowanych, no 6 elementów na 10 tysięcy dużo, nie dużo, Moż, różnie można do tego podejść, ale jeżeli powiemy że, e, panie prezesie, ale te 6 elementów to jest e, 35 tysięcy euro, które nasza firma straciła, no to już każdemu się, e, każdemu się prezesowi zaświeci lampka, oj trzeba w tą jakość zainwestować, e, trzeba coś tutaj zrobić i taką inwestycją mogą być też nasze szkolenia, więc, więc Tą, tą drogą przeliczania jakości na pieniądze trzeba koniecznie e, podążać. Jakie jeszcze wskaźniki? No tych wskaźników można być e, takim popularnym jest PPM, czyli właśnie to liczenie Parts per million, ile na milion wyprodukowanych sztuk się przelicza, ile, e, ile mamy niezgodnych. Takim standardem, w, na przykład w branży motoryzacyjnej jest czen, często e, są ustalane przez. E, m, przez e, naszych odbiorców, czyli tych do, w dużej mierze w Polsce, to są odbiorcy w Niemczech, którzy narzucają nam odpowiednie, odpowiednie maksymalne ilości ppm, a poniżej, jak będziemy mieli więcej, to czekają kary. No i myślę, że dużo, dużo też już zależy od konkretnej organizacji. Dziękujemy za odpowiedź. Czy mamy jeszcze jakieś pytania do pana Dariusza? Panie Dariuszu, bardzo serdecznie dziękujemy za ciekawe spotkanie, ciekawą rozmowę. E, miło było nas, nam e, pana e, Zapraszamy może jeszcze po raz kolejny, miejmy nadzieję, e, na wydział. E, dziękujemy uprzejmie, dziękujemy panu Daryszowi, dziękujemy uczestnikom spotkania. Dziękuję również bardzo no i mam nadzieję na przyszłe, przyszłe spotkania już w, na, na żywo, na nie, żywo. Tylko, nie, tylko, nie tylko w taki sposób, jak, jak najbardziej chętnie będę się dzielił jeszcze różnymi elementami świata jakości, które, które będą studentów interesowały. Również mamy taką nadzieję, dziękujemy i do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do widzenia, do zobaczenia.